Zobacz, jak kret nam porobił. Kurde, wszędzie. Ale jesteśmy przygotowani, nie? Mamy milion pułapek, a może z sześć. Wiaderko, płytę. Będziemy próbowali go złapać. Tutaj są chyba ostatnie kopce. Dobra. Tutaj zrobimy pułapkę na wiaderko. Głębokość na takie wiadereczko, takich orzeszków. Tutaj szukamy, właśnie jest jeden tunel. Gdzie jest drugi? Mamy jeden otwór tu, drugi tu. Wsadzamy wiadereczko. I teraz mamy taką rureczkę. Rureczkę wsadzamy w otwór. O. No i druga rureczka. Kurde, to coś pod górkę będzie miał. O. No. Po prostu jak wyjdzie tędy, wpadnie do wiaderka. I zasłaniamy to płytą, żeby było tam ciemno, żeby nie zobaczył słońca. O. I przykryję. Tutaj jest kolejne trzy kopce. Dobra, to gdzie tutaj postawić pułapkę? Może tu, między tymi dwoma. Tutaj tak. Większy otwór, no. Może wezmę tym łopatą. Tutaj jest. Tutaj jest? Tak, to jest miękko? Tak, tutaj jest miękko. No, jest miękko tu. Dobra. Czekaj. Ja wezmę łopatą, powiększę jeszcze. Dobra, teraz jest głębiej. No, ewidentnie. O, tutaj jest otwór. O, tu. Pod kątem. O, kurde. To czyli są dwa tunele. Jeden tu, drugi tu. I gdzie one prowadzą? Nie, próżnował. Gagatek. Czyli tak. Jeden jest tu. Naprzeciwko jest drugi. Tu jest trzeci wyżej. Jest plan. Ta jest, ten otwór jest niżej. Te dwa. To tutaj postawimy jedną pułapkę, a drugą tu. Na skos. Bo z tego otworu nie wiadomo, gdzie to idzie. Nie mam pojęcia, nie ma tutaj. Tak, sprawdź pułapkę. Ale ręką miałeś nie dotykać. No, żeby się nie przestraszył zapachu. No, tutaj idealnie weszła. No i teraz jeszcze w ten otwór. Ten tutaj. No, przynieś jedną. Dobra, i teraz tą. Wsadzę o tak. Gdzie ten otwór? Tutaj jest otwór. O, tak wsadzę, ale jaj. Ona do nikąd nie prowadzi, no nie? O. To co? Zaczekaj. No dobra, zasypujemy. Ja wiem. Delikatnie, no. Zasyp delikatnie. Oj, oj. Ostrożnie. Okej. Ty trzy. Ja trzymam, no. Ja trzymam, a ty zasypuj. Okej. Kamienie zasyp. No dobra, czyli te dwie pułapki zrobione. Idziemy dalej. Jeszcze mamy trochę pułapek, jest gdzie stawiać. Tu chyba będzie dobre miejsce. Jeden kopczyk tutaj idzie i tu dwa kopczyki. To tutaj chyba trzeba będzie zrobić. No ja idę po pułapkę. Tak, o jest. Jest o tu. Stąd idzie tu. Ale głęboko. Dobra, masz pułapkę? No to wsadź. Czyli? Tu jest dziura. Tu, patrz, tu. Trochę tego widzisz, tu otwór. Tu jest otwór. Tak, tu jest otwór. O, widzisz, tak o. Tu jest i tu. Czyli tutaj przy samej ściance musisz postawić. Czyli tak. Tak. I gdzie tu drugie? Tam na dole. Tak. No tam, o, super. Idealnie. Tylko tu zakopujemy z wierzchu. W tą jedną stronę. Żeby było ciemno. Tak, żeby było ciemno. Tylko rurę zakopujemy. Tak, zakopujemy tylko rurę. I jeszcze z drugiej strony rurę. No o, dobra. Starczy. Tu. To co, jak myślisz, ile tych kretów jest? Jeden, no nie? Nie, dwa. Dwa? Czemu dwa? Trzy. Trzy? Bo jeszcze dziecko i mama. A. I tata. Aha, o tutaj mamy kolejne.
O, tu. Weź może dwie od razu. Albo tutaj zastosuj. Ile mamy pułapek jeszcze? Trzy. To daj tutaj trzy wstawimy. Dobra, mamy jeszcze trzy pułapki. Szukamy. Au. O, tutaj chyba mam tu. O, tutaj za dużo wykopałem. Przedłużyłem sobie taką rureczką. Ale jeszcze podobno te krety omijają te rurki. Idą bokiem, obok. A to spróbuję w tym miejscu wstawić po prostu jeszcze jedną. Zobaczymy, czy przejdzie obok ten kret, czy nie. No i teraz jak kret będzie chciał ominąć, to się natknie na którąś rurkę. No chyba, że pójdzie górą albo dołem, no nie wiem. Mam dużo tych pułapek, to tak kombinuję. No i pięknie. Tu jedna pułapeczka. Tu trzy pułapeczki. Tutaj dwie. No i tutaj te wiaderko. No jutro rano się okaże, czy coś zadziałało. No na tyle pułapek to chyba się złapie coś, co? The next day. No po nocy jest czy nie jest? Na pewno był, bo odkopał tu. A czy w środku jest? Nie ma go. Dobra, idziemy do następnej pułapki. Ale czy on tutaj szedł? Nie wiadomo. Dobra, a tam pułapki? Ej, widzę chyba jakieś ślady. Nie? Nie ma? Nie, to wiem jak były. No, nic się nie zmieniło. Dobra, a do tej z wiaderkiem? Chodzałem, nie ma. Sprawdzałeś? Tak, nie ma. A może go dzisiaj nie było, co? Nie, dzisiaj na pewno był. 4-6 days later. Patrzcie, mija prawie tydzień. Ta pułapka jak była, tak jest. Nie ma nowych kopców. Tutaj to wszystko to ja zrobiłem. Tutaj te trzy pułapki. Tutaj kolejne dwie pułapki, ale wokół nie ma żadnego nowego kopca. To wszystko tylko stare ślady. A jeszcze tutaj jest ta pułapka z tym z wiaderkiem. Może tutaj się złapał. Nie, no nie ma. Kurde. Co się stało z kretem? Poruszam. Jakby był kret, może by się ruszał, co? Ale nic tam nie ma. Dobra, odkopuję te pułapki, bo to nic z tego nie będzie. O, one jakoś tak dziwnie były pod skosem wsadzone. O, pusto, no. Kreta nie ma. Gdzie tam? Gdzie to jest? Głębiej. O, tutaj jest. O. No, kreta nie ma. Trzeba zasypać. Teraz pytanie do znawców. Czy ktoś go inny złapał? Czy coś się z nim stało? Bo ja obstawiam, że jego tutaj po prostu nie ma. On uciekł. Uciekł, przestraszył się, ktoś go zabił, nie wiem. Nie wiem, co to się stało. No tutaj ta jedna pułapka, może tutaj jest. Co? Jesteś czy ci nie ma? Nie ma nic. Wszystko puste. No ostatnia szansa, że on tutaj jest. Ale ja coś w to nie wierzę, żeby on tutaj był. O kurde, wątpię. Wątpię, bo to są te trzy, co tutaj leciał kanał. Jego, a ja dwie dodatkowo wsadziłem po to, że jakby się chciał przekopać bokiem, to i tak trafiłby na pułapkę. No, nie. A i tutaj przedłużałem przecież. No. Kurde. Nie ma go. Nie ma drania. Wszystko puste. Takie piękne pułapki. Kurcze. Gdzieś to był majstersztyk. Wszystkie sposoby wszystkie sposoby złapania kreta tutaj były. I co? I nic. I teraz nie wiem. Naprawdę nie wiem. On się obraził, czy co tu się stało. Czy ktoś go złapał. Może któryś sąsiad go złapał. Może oglądał filmiki na YouTubie. Albo coś takiego.
i się zorientował, że ze mną to nie ma przelewek, że jak ja się wezmę za łapanie kreta, to ja to zrobię bardzo profesjonalnie. Może dlatego nie przyszedł, się przestraszył może. Może się nie obraził, może po prostu się przestraszył. No, no, no. Pierdol, ja posłucham. Także koniec filmiku. Z tych połowów no nic nie wyszło. Wszystko wraca z powrotem. Trzeba gdzieś to przytrzymać sobie, bo na wiosnę może się przydać.